Wszystkim witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj jest już drugi odcinek z serii Samotne Życie. Możliwe, że ta Simka w ogóle zaadoptuje dziecko, bo jest tu u niej tak słabo. No i wtedy się przeprowadzi. No bo potrzebowałaby trochę więcej towarzystwa, a no jak to trochę słabo u niej właśnie z tym. I cały czas musi biegać z tego to laptopa. Znaczy komputera. I dzisiaj też mam w planach zmienić jej pracę, ponieważ niestety zapomniałam, że przecież mam jej inną aspirację, a mianowicie no, widzicie. I dobra, nie. Sportowiec, dobra. I tak, i w ogóle powiem wam, że nie no, ja normalnie musiałam to sobie dać, bo inaczej to bym nie przeżyła chyba bez tego. No, chyba dobrze powiedziałam. Nie wiem, czy to mi się tu gdziekolwiek zmieści. Tak jeszcze do siłowni. Nie wiem, jak to się nazywa. Nie wiem, poza domem. Zajęcia poza domem. Nie stać. Znaczy, no stać, tylko po prostu nie ma miejsca. Nie wiem, no coś do ćwiczenia, jak to się nazywa. Nie, no to nie będę używać zajęć. Nieważne, po prostu nieważne. Zaczynasz pracę za 20 godzin, więc zdążysz jeszcze. Rodzina. Doptuj. Jesteś pół lata, więc. Teraz mam dylemat. Znaczy no, zawsze mogę sobie to zmienić, tylko musi być ładne imię. Jest... nie no, dobra to. Teraz sobie Simka poczeka na to dziecko. Ciekawa jestem, gdzie ona czeka. Jestem albo ślepa, albo tej Simki serio tu nie ma. No, później jeszcze przyniesiesz rodzinę. No dobrze. Może to trochę siłę na imię. Nogą wrzuć Klaudę. No i masz rodzinę. Nie, no stop. Dobrze, stop. Dobrze, może... Sorry. No, polecam po prostu. Więc szybko idź. Mam nadzieję, że wiecie, że to było chwytowane, ja tak nigdy nie proszę. Po prostu Hana. Zostałam chrypki i chcę... Społeczne. To
O co to to w ogóle? Ja nie chcę tego. Nie, no dobra. Ja w ogóle mam problem z ubraniami dla małych dzieci. Więc tylko sobie poprzeglądam te ubrania. Włosy, fajnie. A dobra, nie Meksyk. Nie no, myślę, że to... Nie no, dobrze, może nie chcę tak zostanie. Później i tak za niedługo ją postarzam. Niech wszystko tak w ogóle zostanie. Przez chwilę myślałam, że nie ma nagrywania, w sensie, że nagrywanie się nie to. Że się nie nagrywa. No. Można ale to będzie kogoś. Fajnie. Właśnie się uderzyłam. I się właśnie przeprowadzicie. Wyślemy się do domu trzypokojowego, bo jedynkowy będzie gabinet mojej synki. A się zastanawiam, czy ona jest tak grubo jest. Przepraszam takich ludzi. No, przepraszam. No, mam sobie to rozmawiać, a ty przeniesiesz ludzi. Później się oddzielisz od tej rodziny. To będzie taka zła simka w ogóle. To będzie bardzo zła simka, która jak tamta będzie dorosła, no to... To ona ten... To ona się oddzieli. Dobrze, tu eks mi tu tamtą rodzinę. Wyposażymy mieszkanie. Mam nadzieję, że tu będzie już zrobione jakieś biuro, bo są tu dwa pokoje. Wtedy niepotrzebnie wydałam pieniądze. Nie no, znowu za chrypkę, ale okej. Jakby, nie wiem. Dobra. Łazienkę to. Chwilę. Teoretycznie mogę jej tu zrobić taki gabinet, bo raczej mi się to nic z tych rzeczy mi się nie przyda. Więc nie dam jej tylko gabinet. I po prostu jej tu zrobimy coś. Tam będzie sobie rysować takie tam rzeczy. Narysować, tam będzie malować. Więc tym się nie trzeba przejmować. No. Dostanie. Niech już będzie to różowe. Tylko tyle, pokażcie mi to. Nie, no w ogóle fajnie, gabinet będzie miała ten. A co mieści? Gdzie to było? Dobra. Teraz tu trochę posprzedajemy rzeczy, bo z tyłu domu im zrobię jakieś takie zajęcia. W sensie, że tamto sobie ćwiczy, tamto sobie posiedzi w jacuzzi i będzie dobrze. Mam nadzieję, że mi nie umrą. Myślę, nie ze śmiechu. Powiedzmy. Jest.
to jest trochę nudzące, ale muszę to zrobić. Przynajmniej popatrzcie, jak zarabiam. No i świetnie, może zostać. Co teraz tak? Meble to chyba nie to będzie. To było tu. Urządzenia. Wszystko. Nie wiem, co się pisze. To na nie potrzebne. Dzienniki wodne. Może to będzie wygodne. No i nie ma, gdzie to było? No tam, no nie. No szyjny też nie. No szyjny muszę im zrobić taki po prostu basen. Sobie jeszcze trochę powiększę, myślę, że o tyle. Nie no i chyba jest dobre. A chciałam jacuzzi zrobić. Jeśli wiecie, gdzie jest jacuzzi, to głowę raz napiszcie mi. No bo nie wiem. Może to będzie w łazience? No nie, nie. O jest! No to chwilę. Teraz się ruszę. Jest. No i damy to jacuzzi. No i nie wiem, czy to jest podświetlane. No tak słabo, no to dam jeszcze jakieś światła. Jeśli mówię zbyt cicho, to przepraszam, po prostu jestem zmęczona przez tą całą pogodę. No bo strasznie jasno jest. Znaczy strasznie jasno, strasznie świeci słońce. I no trudno jest nie być zmęczonym przez to wszystko. I no jestem zmęczona. Ale jednak próbuję do was nagrywać codziennie. Zawsze się udaje, ale próbuję. Ważne chociaż, że próbuję. Dobrze. No a dalej nie mam tego do ćwiczeń. Nie, no tu też nie ma. Nie wiem, czy jest oświetlenie, zajęcie poza domem. No, coś tego tu nie ma. Proszę, i tak to moja simka sobie tu będzie właśnie ćwiczyć. Tadam. Znowu będziecie rozmawiać.
Serio, nie może tam normalnie wejść. Dobra, jednak może. Ty, co ty chcesz? Ty nic nie chcesz. Nie chcesz być. Dziec. Pójdź spać. Ty w ogóle? Co z tobą jest? Do szkoły? No serio, jesteś czwórkową uczennicą. No dobra, zaczynam za 12 godzin, więc spać nie chcesz. Ty, no jesteś głodna. Się nie boisz, że ci się dziecko utopi? Dobra, idziesz właśnie do łazienki. Tak poza tym to chyba wszystko dobrze, tylko sobie zjesz później. Nie, ja za ciebie muszę gotować, bo ty gotujesz źle. Tu macie kuchnię, dobra. O, kawę sobie zrobisz. Ugotujesz sobie sałatkę ogrodową. Fajne jest całe. Jak się obudzisz? Herbatę polecam. Piłem. Fajna herbata. Kto tu mieszka? Stefan Burek. Fajnie. To mało to co w ogóle. No, w końcu poszła spać. To gdzie ona chce spać? No. Aha, dobra, bo to nie ma łóżka do małego dziecka. Nie pomyślałam o tym. Znaczy, no, dla dziecka. Nie no, masz, ciesz się takim łóżkiem. Lepszego nie będziesz miała, bo mi się nie chce. No, później sobie. No, najlepiej, no. Za 4 godziny idziesz do pracy, ty idziesz do szkoły za 3 godziny. A, bo ty idziesz na 8, co na 9. Okej. Automatyczne przełączanie wszystkich światła. Czemu ty grasz u dziecka? Dziecko nie ma tego biurka po to, żebyś ty sobie na nim grała. Rozumiesz? To nie jest swoje biurko w ogóle. Ładnie. Tutaj nic się nie dzieje. Dobra. No to ty teraz pracuj ciężko. A ty uczy pilnie, żebyś miała lepsze oceny. No i co? Właśnie wrzucili mi rachunki. No i jak wrócisz z pracy, to weź to. Rachunki, weź pocztę. No, wszystko z tobą dobrze. Dominika jest oczekiwana na swojej zmianie pracy w powrocie do robót rodzinnych. Okej. No to też porozmawiaj ze swoimi pracownikami, może kogoś poznasz. Później przez zrobić. Nie, tylko nie umieraj mi ze śmiechu, nie. Nie próbuj nawet oglądać komedii. Wyłącz. Oglądaj telewizję. Nie, nie taką telewizję.
oglądaj kanał, oglądaj na przykład programy dziecięce, żebyś się tak nie śmiała. No, dużo przyniosłeś, a to nawet byś zarobić nie musiała. To sobie teraz idź poćwicz. Czemu nie możesz ćwiczyć, co? No cóż, a dobra, dzieci nie mogą ćwiczyć. Nie, nie może przyjść do ciebie. Ćwiczenia, dobra. Ta sobie w ogóle śpi. Zjedz sobie coś, tam nie wiem, coś paru. Nie, nie będziesz z nią rozmawiać. Ona musi tu ćwiczyć. No, wyżej, a dobra. Teraz niżej. Dzisiejszy odcinek będzie bardzo, 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 bardzo długi. Okej. Nie wiem, czy ty byś coś tu miała, z czym byś mogła się pobawić, ale mam pomysł. Chwila. Ja będę też znowu dla tego dziecka zła. I zablokuj dla Simów wszystkich z wyjątkiem Dominika. Bo tylko ona może wchodzić na balkon. No i do tego pokoju też. Tylko ona będzie mogła. Tak, jestem bardzo zła w ogóle. Zablokuj drzwi dla wszystkich wyjątek Dominika. I też. Co? No, osiągnęła drugi poziom gotowania, ale co zrobiła? Gdzie co ma? Moja droga, co ty? Co ty się mi się teraz popalisz? No, jest niedobre. Nie, to nie gotuj, moja droga. Co mówisz, znowu? Nie, nie gotuj! Nie, nie, co ty w ogóle robisz? Zamówisz pizzę. Zostawię pizzę. Muszę wasze towarzystwa, to sobie porozmawiać ze swoją mamą. No kolejną rzecz spaliłam. Bardzo nieszczęśliwa. Entuzjazmu się nie odbawiają nowe zabawki. Dobra. A nie, to dobra. Jednak nie o tym chodziło po prostu. Chociaż no dobra, chciałabym się z wami pożegnać. Do zobaczenia w następnym odcinku i bye!